Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pokładzie Fundacji Provita Bona. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone postaci, której pewnie Państwo nie znacie i bardzo prawdopodobne, że nigdy o niej nie słyszeliście, a mianowicie Siergiejowi Karaganowi i jego przyszłości świata zarysowanej w kilku bardzo ciekawych artykułach, a które w moim przekonaniu przedstawiają stanowisko rosyjskiej elity politycznej wobec nie tylko toczącej się w tej chwili wojny, ale również właśnie co do tytułowej przyszłości świata. Proszę Państwa, zanim przejdziemy sobie do rozważań nad Siergiejem Karaganowym i jego wizją przyszłości świata, chciałbym Państwa poinformować z wielką radością, że właśnie ukazało się nowe wydanie mojej klasycznej książki Hiszpania Franco. Książkę tę możecie Państwo kupić w naszym sklepie. Link do książki podany jest w pierwszym komentarzu. Poza tym warto zwrócić uwagę, już przechodząc w tej chwili do tematu, iż w Polsce cały czas pokutuje wizja, opinia, nawet nie jest opinia, to jest pewna wizja, którą nam wtłoczono, że głównym ideologiem Władimira Putina obecnym jest Aleksander Dugin. Oczywiście nie jest to prawda, ja zresztą o Duginie pisałem i o jego generalnie marginalnej pozycji w swoich różnych książkach, między innymi w ostatnio wydanym Konserwatyzmie ezoterycznym, a wcześniej w Zabójcach Zachodu. W obydwu tych książkach są całe rozdziały poświęcone właśnie Duginowi. Wielokrotnie mówiłem i powtórzę, Dugin nigdy nie był, nie jest i prawdopodobnie nie będzie znaczącą postacią intelektualną w Rosji. Nie jest i nigdy nie będzie żadnym doradcą Władimira Putina. Jest radykałem, nie zawaham się powiedzieć ekstremistą polityczną, nawet jak na rosyjskie standardy. Dugin przedstawia się go przede wszystkim jako wpływowego ideologa, dlatego że on sam tak się przedstawił na Zachodzie, kiedy Władimir Putin doszedł do władzy i przedstawił się jako ideolog tegoż Putina i sprzedawał tam w licznych tłumaczeniach na języki obce swoje książki i zrobił pewnie na tym dość duże pieniądze właśnie jako ideolog Putina, którym nigdy nie był, ale którym się sam określał. W Rosji są zdecydowanie bardziej wpływowe postaci, jeśli chodzi o kreowanie rosyjskiej polityki zagranicznej. Jedną z nich jest tytułowa dzisiaj postać Siergieja Karaganowa. Będę Państwu dzisiaj omówię dwa artykuły Wiek wojen, część pierwsza i część druga, które ukazały się w tym roku, w 2024, a które przysłał mi mój kolega profesor Gracjan Cimek, któremu chciałbym serdecznie przy okazji podziękować za te teksty, na które zwrócił uwagę. Może zanim zacznę omawiać te teksty, warto poświęcić parę słów problemowi, kim w ogóle jest Siergiej Karaganow, bo chciałbym pokazać, że to jest naprawdę postać wpływowa w Rosji. Jest przede wszystkim przewodniczącym Rosyjskiej Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej, dziekanem Wydziału Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Moskwie. Był, zresztą jest tam wykładowcą oczywiście też stosunków międzynarodowych. Przez wiele lat był oficjalnym doradcą najpierw Borysa Jelcyna, a potem Władimira Putina, a w tej chwili nie pełniąc takiej funkcji jest doradcą Siergieja Ławrowa, czyli ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Stąd też uważam, iż jego dwa teksty, które zaraz zaprezentuję, dotyczące wizji przyszłości świata i tego, co nas czeka w stosunkach międzynarodowych, można potraktować jako nieoficjalne stanowisko rosyjskich elit politycznych dotyczące zarówno wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak i właśnie przyszłości świata, relacji Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami, a również Polską, ponieważ o Polsce też jest jedna wzmianka bardzo charakterystyczna, ale to dopiero na koniec. Warto zwrócić uwagę, że Siergiej Karaganow był doradcą najpierw Borysa Jelcyna, a potem
Władimira Putina. To jest bardzo dla nas ważna i kluczowa informacja, dlatego że Borys Jelcyn reprezentował kierunek tak zwanego zapadnictwa, jak to w Rosji jest nazywane, czyli kierunek zbliżenia do Zachodu, modernizacji Rosji na wzór zachodni i w ogóle można powiedzieć westernizacji Rosji, tak aby Rosjanie stali się członkami Zachodu. Karaganow jest równocześnie tym doradcą Jelcyna, który wycofał się całkowicie z tej postawy zapadnickiej i w tej chwili Karaganow jest jej przeciwnikiem i przyznaje, że jego poglądy sprzed wielu lat, z lat 90. są poglądami błędnymi. Rosja nie ma kierunku na zachód, kierunek zachodni jest dla Rosji według Karaganowa zamknięty. I to zamknięcie Rosji na kierunek zachodni wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy do czynienia z powodem politycznym. Karaganow pisze, iż Borys Jelcyn był szczerym zapadnikiem, chciał Rosję westernizować, chciał do Rosji przeszczepić zachodnie wzorce liberalnej demokracji, praw człowieka, gospodarki rynkowej, praworządności itd. Również, o czym mało w Polsce się pamięta, Władimir Putin, kiedy doszedł do władzy, był zapadnikiem. To nie jest przypadek, że Borys Jelcyn przekazał władzę komuś, kto miał podobne do niego poglądy. Putin, jedna z jego pierwszych pomysłów politycznych, geopolitycznych nowego prezydenta Federacji Rosyjskiej, była to inicjatywa zgłoszona oficjalnie wejścia Rosji w skład NATO. Putin chciał, aby Rosja była członkiem NATO i zakończyć ostatecznie spór pomiędzy Wschodem i Zachodem, co oczywiście oznaczałoby, że Rosja miała przyjąć zachodnie standardy polityczne i ustrojowe. Sam Putin, który zresztą mówił o tym w czasie ostatniego wywiadu, który mogliśmy sobie wszyscy obejrzeć, sam to zresztą przyznaje, to również Karaganow potwierdza, że ta chęć westernizacji Rosji, wejścia do NATO spotkała się ze zdecydowaną odmową, dlatego że nie w ten sposób wyobrażano sobie Rosję na Zachodzie. Pisze o tym, mówi o tym zarówno Putin i Karaganow potwierdza tą opinię, iż Zachód nigdy nie potraktował Moskwy jako partnera. Partnera równorzędnego, który mógłby być takim samym członkiem Zachodu jak pozostałe państwa. Przeciwnie, Moskwa została potraktowana jako taki młodszy partner, uczeń, którego trzeba było uczyć, czym jest Zachód, liberalizm i demokracja, prawa człowieka i wolny rynek. I nie przyznawano jej na Zachodzie stanowiska równorzędnego. Mówiąc wprost, miała być neokolonią, gdzie Amerykanie, czy w ogóle zachodnie elity będą pouczać i decydować, jak ma się rządzić, jaką prowadzić politykę. Miała wyprzedać swój majątek zachodnim inwestorom za bezcen i stać się ekonomiczno-polityczną neokolonią Zachodu. I Karaganow uważa, że to jest jakby propozycja dla Rosji absolutnie nie do zaakceptowania i ze względów politycznych niemożliwa, aczkolwiek za takie ostateczne zerwanie jakichkolwiek mostów pomiędzy Zachodem a Rosją Karaganow traktuje wybuch wojny na Ukrainie, wsparcie Zachodu dla Ukrainy i chęć przyjęcia tego państwa do NATO, a uważa to i to podaje jako główny powód zarówno wybuchu wojny, jak i zerwania relacji pomiędzy Rosją a państwami NATO. Po drugie, i to jest ważna rzecz, Karaganow stwierdza, że pomiędzy Zachodem lat 90., za czasów Jelcyna, a Zachodem współczesnym jest cywilizacyjna i kulturowa przepaść. Zachód z lat 90. wieku XX był Zachodem liberalnym, demokratycznym, praworządnym, który był zamożny, który wiedział, czego chce, wiedział, jakie wyznawał wartości. Dzisiejszy Zachód, mówi Karaganow, już taki nie jest. Zachód współczesny jest, jak on to określa, postludzki, czyli ogarnięty przez ideologię globalizmu,
postmodernizmu, przez całą multikulturowość, wieloetniczność, przez całą agendę LGBT, feminizm wojujący. Ludzie Zachodu, mówiąc generalnie, nie wiedzą już, jakiej są płci. I Karaganow postrzega to jako postczłowieczeństwo i uważa to po prostu za demoralizację. I Zachód w tej chwili już to jest nie tylko prąd kulturowy, ale również prąd prawny, dlatego że Zachód poddał jakby całą ludzką naturę i stwierdził, że istnieją tylko płynne tożsamości. No nie będę tego szerzej omawiał, problem został przeze mnie omówiony we wspomnianej wcześniej Zabójcach Zachodu, gdzie opisuje postmodernizm i cały ten upadek kultury zachodniej. Karaganow pisze w ten sposób w swoim artykule. Europa. Niegdyś nasza i wielu innych narodów latarnia modernizacji. Szybko zmierza w kierunku geopolitycznej nieistotności i, mam nadzieję, że się mylę, w kierunku rozkładu. Wciąż jest to bogaty rynek, który warto próbować wykorzystać. Ale głównym punktem odniesienia dla tego subkontynentu jest jego moralne i polityczne wycofanie. Straciwszy najpierw duszę, czyli chrześcijaństwo, pisze Karaganow, Europa traci również owoce epoki oświecenia, racjonalizm. Dlatego, że Europa według Karaganowa pod względem ideologicznym, światopoglądowym po prostu zwariowała. Dlatego naucza rosyjski analityk na Zachodzie, z punktu widzenia Rosjan, którzy nie przeszli przez te procesy postmodernistycznej demoralizacji, nie ma już nic atrakcyjnego. Z punktu widzenia Rosjan, mówi Karaganow, Europa Zachodnia to klub starych narodów, które żyją swoją przeszłą potęgą i którym wciąż się wydaje, że ich kultura, cywilizacja, technika, ekonomia, armia jest wzorem dla całego świata. Europie, czy w ogóle szerzej Zachodowi, wydaje się, że cały czas dominuje nad światem i nie chce przyjąć do wiadomości tego, że Rosja nie uznaje tego dyktatu, że Chiny nie uznają tego dyktatu, że kraje BRICS-u nie uznają tego dyktatu, że świat bliskowschodni, arabski nie uznaje tego dyktatu i również coraz bardziej Indie tego dyktatu nie uznają, a nawet Ameryka Łacińska zaczyna się emancypować spod amerykańskiej doktryny Monroe i spod amerykańskich wpływów. Generalnie dochodzi do takiego punktu zwrotnego, z angielska turning pointu, iż coś się kończy. Kończy się dominacja zachodnia, która rozpoczęła się pod koniec XV wieku, wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi, kiedy to europejska kultura, cywilizacja, polityka i wojskowość zapanowały nad światem. Europa przez 500 lat kolonizowała świat. Europa przez 500 lat wyzyskiwała cały świat. Obracała miliony ludzi w niewolników i sprzedawała ich na targach. Ten czas już odszedł, dlatego że Rosja militarnie powiedziała nie Zachodowi, a Chiny powiedziały Zachodowi nie ekonomicznie. Chiny, mówi Karaganow, były popierane przez Stany Zjednoczone jako takie no, wróg hodowany na zapleczach Związku Radzieckiego od południa, od strony Azji, ale Chiny były traktowane przez dłuższy czas jako no, taki no, pomocnik, właśnie młodszy, neokolonialny Zachodu i ten pomocnik się całkowicie wyemancypował i w tej chwili staje się pierwszą potęgą gospodarczą świata. I dlatego przyszłość, mówi Karaganow, należy do Azji. Podczas kiedy Europa nie wie ile ma płci, gra w gry komputerowe i je chipsy, to w tym czasie ludzie w Azji pracują, bogacą się, tworzą nowe technologie, produkują. Gdy Europa konsumuje i tylko konsumuje, już więcej nie umie i tylko i wyłącznie rozwija się na kredyt, wtedy Azja wytwarza. Europa już nie potrafi wytwarzać, Europa już tylko i wyłącznie konsumuje na kredyt i bawi się. No i degeneruje się obyczajowo, dlatego według Karaganowa nie ma już przyszłości. Czyli 500 lat, pół tysiąclecia
europejskiej, czy szerzej zachodniej dominacji nad światem kończy się na naszych oczach i to jest pewien przełom geopolityczno-cywilizacyjny, którego ludzie Zachodu nie chcą przyjąć do wiadomości i cały czas im się wydaje, że tam, nie wiem, coś Chińczycy, Rosjanie, Hindusi, że to w ogóle, prawda, ludzie zacofani na innym poziomie i cywilizacja, kultura, technika, to jest tylko Zachód. Nie, mówi Karaganow. Tego świata już od kilkunastu lat przynajmniej nie ma i z każdym dniem, z każdym miesiącem i z każdym rokiem coraz bardziej odchodzi do historii. Co będzie w takiej sytuacji przyszłością świata? Co będzie nowym hegemonem świata? Karaganow nie ma wątpliwości, iż będzie to Azja, a szczególnie dominujący nad Azją sojusz rosyjsko-chiński. Karaganow pisze: Pekin jest głównym zasobem zewnętrznym dla naszego rozwoju wewnętrznego, sojusznikiem i partnerem w dającej się przewidzieć przyszłości. Chiny i Rosja są uzupełniającymi się potęgami. Ich koalicja, jeśli uda się ją utrzymać, co powinno mieć miejsce, może z biegiem lat stać się decydującym czynnikiem w budowie nowego systemu światowego. Cieszy nas fakt, że współczesna chińska filozofia polityki zagranicznej jest bliska naszej. Oczywiście Karaganow zdaje sobie sprawę z tego, że w sojuszu rosyjsko-chińskim Rosja będzie, mówiąc z języka niemieckiego, junior partnerem, czyli tym słabszym, słabszą potęgą. I Karaganow zdaje sobie sprawę z tego, że Chiny rozwijają się w takim tempie, szczególnie ekonomicznym, że w pewnym momencie mogą zdominować całą Azję. Dlatego też Karaganow pisze wprost, że Rosja, no, aby utrzymać swój w miarę równoważny status, podobny status w tym sojuszu rosyjsko-chińskim, będzie musiała szukać tutaj sojuszników, takich balansujących chińską potęgę. Tymi sojusznikami będą pozostałe kraje BRICS-u. Będzie to Iran, Indie, kraje ASEAN, świat arabski, Korea Północna, Pakistan, Turcja, a również w dłuższej perspektywie, mówi Karaganow, może nawet Japonia. Ale najważniejszym partnerem dla Rosji z pewnością będą tutaj, poza Chinami, Indie. Indie są ważne. Indie są ważne z tego powodu, mówi Karaganow, że nie mają najlepszych kontaktów z Chinami. Mają z Chinami tam jakieś spory graniczne o Himalaje, o strefy wpływów na Oceanie Indyjskim też już tam różne spory i konflikty są. Dlatego jakby Chiny i Indie łączy przede wszystkim sojusz strategiczny z Rosją i Rosja jest tym mocarstwem, które no, może wykorzystywać jakieś tam niesnaski po to, żeby wzmacniać swoją pozycję. Ale Indie i Chiny, pozostając jakieś tam drobne, różne, drugorzędne problemy, są dla Rosji strategicznym sojusznikiem. Karaganow pisze w ten sposób. Indie są naturalnym sojusznikiem w tworzeniu nowego systemu światowego i zapobieganiu osuwaniu się świata w kierunku III wojny światowej. Kraj ten jest źródłem ważnych technologii, siły roboczej dla nowego rozwoju Syberii i niemal nieograniczonym rynkiem zbytu. Najważniejszym naszym zadaniem jest zaangażowanie Indii w budowę wielkiego partnerstwa euroazjatyckiego, od którego Indie wciąż trzymają się z daleka, aby nie stały się nieprzyjaznym balanserem Chin, na co naciskają Stany Zjednoczone, oraz aby złagodzić naturalną rywalizację między Indiami a Chinami. I teraz uwaga. Trójkąt Rosja-Chiny-Indie Primakowa, Primakow to był minister spraw zagranicznych Rosji, trójkąt Rosja-Chiny-Indie Primakowa jest gwarantem względnie pokojowego rozwoju wielkiej Eurazji. Ciekawostka, z kolei ciekawym elementem również tych wspomnianych przeze mnie dwóch tekstów Karaganowa są analizy dotyczące wycofania się Rosji z programu westernizacji kulturowej, cywilizacyjnej, politycznej, którym towarzyszyć musi nieodzownie również wycofanie się Rosji z Europy i z zainteresowania
Europą. Wojna rosyjsko-ukraińska, popierana tutaj Ukraina przez Zachód, oznacza koniec relacji rosyjsko-zachodnich. To jest koniec, zerwanie. Rosji Zachód już nie interesuje, zwraca się w kierunku Azji i Rosja w tej chwili już, można powiedzieć, chce tylko przeprowadzić rozwód z Zachodem, a poprzez rozwód z Zachodem traktuje uregulowanie swoich stosunków z Ukrainą. I to jest ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili na przykład Władimir Putin, pytany przez ostatnio w wywiadzie, jak sobie wyobraża zawarcie pokoju z Ukrainą, uchylił się do odpowiedzi, jakie Rosja ma roszczenia w stosunku do Ukrainy w tym momencie. I powiedział, że Carlsonowi Tuckerowi powiedział, że no Ukraina musi najpierw uchylić prawo zakazujące, dekret prezydencki zakazujący jakichkolwiek rozmów pokojowych z Rosją. Jak siądzie do rozmów pokojowych, no to wtedy usłyszy rosyjskie warunki. I to jest ciekawe, ponieważ Siergiej Karaganow jako doradca ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa, jasno, wprost przedstawia nam rosyjskie roszczenia terytorialne w stosunku do Rosji. Jest to oczywiście nieoficjalna prezentacja tych roszczeń, ale na podstawie tej prezentacji możemy się spodziewać, jak te roszczenia rosyjskie wyglądają. To oczywiście nie oznacza, że w warunkach pokojowych miałyby one zostać w 100% zrealizowane. Może być to po prostu rosyjska propozycja negocjacyjna do jakichś kompromisów. Także czekamy, czekając jakby tutaj na oficjalne rosyjskie przedstawienie swoich roszczeń, możemy przeczytać, co mówi na ten temat doradca ministra Ławrowa w swoim tekście naukowym, w którym no, zapewne nieoficjalnie wyraża również stanowisko rosyjskich elit politycznych. Cel naszej polityki wobec Ukrainy jest dla mnie jasny. Wyzwolenie i aneksja całego południa, wschodu i prawdopodobnie linii Dniepru, czyli mówiąc wprost tego, co się czasami określa mianem Noworosji. Ziemie zachodnie, czyli te, które są na zachód od Dniepru, od Kijowa, ziemie zachodnie są przedmiotem przyszłych rokowań. Optymalnie powinno tam powstać buforowe, zdemilitaryzowane państwo o neutralnym traktatowo statusie. I teraz w nawiasie z rosyjskimi bazami gwarantującymi neutralność. Mamy tu z jednej strony zarysowany program terytorialny, czyli przyłączenie do Rosji całej tak zwanej Noworosji, aż do linii Dniepru, czyli gdzieś tak do Kijowa, i południowej Ukrainy i odcięcie tego państwa od Morza Czarnego. Z drugiej strony mamy stwierdzenie sprzeczne wewnętrznie, iż Ukraina ma być traktatowo państwem o neutralnym statusie, a równocześnie mają tam się znajdować rosyjskie bazy gwarantujące neutralność. Jest to sprzeczne pojęcie, dlatego że państwo neutralne traktatowo nie może mieć na swoim terytorium obcych baz, również rosyjskich. Więc ja to traktuję osobiście jako no, taką wewnętrzną sprzeczność, jako na takiej zasadzie, że to są pewne maksymalne żądania, minimalne prawdopodobnie, żeby to pozostałość tej Ukrainy po prostu zachowała neutralność, a jeśli nie dojdzie do kompromisu i Rosja tą wojnę ostatecznie wygra, no to wtedy będą tam rzeczywiście stacjonowały wojska rosyjskie i bazy na pozostałościach Ukrainy. Także tak wygląda to. I teraz jest ciekawe, bo można powiedzieć, że plan rosyjskich elit, który się nam wynika z tego, co pisze Karaganow, a również z tego, co Władimir Putin, no gdzieś tak z pół roku temu, podpisał w postaci dekretu o rosyjskiej polityce zagranicznej, wynika z tego, że Rosja generalnie traci swoje zainteresowanie zachodnią Europą i chce oddzielić się od zachodniej Europy za pomocą dwóch państw buforowych, to znaczy Białorusi i pokonanej, zmniejszonej, neutralnej Ukrainy.
I ten zapis z dekretu prezydenckiego o rosyjskiej polityce zagranicznej znajduje się również w tym tekście Karaganowa i prawdopodobnie należy go traktować jako potwierdzenie tej oficjalnej rosyjskiej doktryny polityki zagranicznej, iż Rosja chce za buforami ukraińskim, białoruskim jakby odciąć się od Zachodu i zwraca całe swoje zainteresowanie na wschód. I tutaj dochodzimy do ciekawego elementu. Otóż generalnie w rosyjskich mediach, a również w rosyjskich różnych oficjalnych dokumentach mamy powiedziane, że podstawowym wrogiem Rosji w tej chwili w świecie są Stany Zjednoczone. Taki pogląd również prezentować nam będzie wspominany przeze mnie Aleksandr Dugin. Ciekawe jest to, iż Karaganow tego poglądu nie przyjmuje. Karaganow uważa, iż konflikt rosyjsko-amerykański w tej chwili jest konfliktem posthegemonialnym. To znaczy Stany Zjednoczone straciły już swoją hegemonię nad światem. Świat staje się już faktycznie wielobiegunowy, z wieloma równorzędnymi czy w miarę równorzędnymi ośrodkami. I mówi Karaganow, problem polega na tym, że amerykańskie elity żyją jeszcze okresem zimnej wojny i triumfem z lat 90. po zimnej wojnie i Amerykanom cały czas się jeszcze wydaje, że pełnią hegemonię nad światem. I mimo, że nie mają już tego potencjału, bo relatywnie potencjał amerykański zmniejszył się w stosunku do Rosji, Chin i innych państw, to Amerykanie jakby jeszcze świadomościowo nie przyjęli tego do wiadomości. Żyją jeszcze w innym świecie, gdzie Ameryka rządzi całym światem i rozdaje karty. I stąd jest ich zaangażowanie w wojnę ukraińsko-rosyjską, dlatego że im się wydaje, że gdzieś tam, prawda, jeszcze budują na Ukrainie ostatnią marchię swojego amerykańskiego imperium. Karaganow uważa, że to już jest mitomania polityczna i wcześniej czy później amerykańskie elity za lat 5, 10, 15 zdadzą sobie sprawę z tego, że ta hegemonialna pozycja jest już przegrana. I w tym momencie Stany Zjednoczone wycofają się z Europy i stracą zainteresowanie Europą Środkowo-Wschodnią, również Ukrainą, Polską, pogrzebany zostanie cały program, prawda, jakiś tam Międzymorza, Intermarium, czy jak to nazwiemy. I w tej sytuacji państwem, które będzie dominowało na zachodzie Europy, staną się Niemcy. Niemcy i według Karaganowa Niemcy będą w przyszłości, a właściwie powoli już się stają, największym wrogiem Rosji na zachodzie Europy. Karaganow pisze w ten sposób. Niemcy, które rozpętały dwie wojny światowe i odpowiadają za ludobójstwo, muszą stać się legalnym celem ataku wyprzedzającego i zostać po prostu zniszczone, jeśli spróbują wyprodukować broń atomową. Czyli w momencie, kiedy Niemcy zaczną pracę nad produkcją broni atomowej, twierdzi Karaganow, muszą być zaatakowane przez Rosję, nawet przy użyciu broni atomowej. Inna sprawa, że gdyby Niemcy zaczęły pracę nad bronią atomową, to w tym momencie same zerwałyby traktat o zjednoczeniu Niemiec, gdzie zobowiązały się nie posiadać broni dożywotnie, że tak powiem, broni ABC, czyli atomowej, biologicznej i chemicznej. No i w takiej sytuacji rzeczywiście zjednoczenie Niemiec zostałoby, przez traktat zjednoczeniowy zostałby unieważniony przez Niemcy i w tej sytuacji, mówi Karaganow, Rosja miałaby prawo odpowiedzieć militarnie, nawet atomowo, na niemiecką próbę zbudowania własnego potencjału atomowego. I dalej Karaganow kontynuuje. Jednak nawet teraz, mówiąc o Niemczech, zapominając o swojej potwornej historii, już Niemcy dążą do takiej kary, działając jako państwo rewanżystowskie, główny europejski sponsor wojny na Ukrainie. To jest, mówię, podkreślam, ponieważ Karaganow uważa, że ze Stanami Zjednoczonymi da się w przyszłości dogadać, o ile Stany Zjednoczone zrozumieją, że już nie są hegemonem świata, a z Niemcami czeka Rosję konflikt, ponieważ Rosja chce się zwrócić ku Azji, mieć dwa buforki w postaci Białorusi i Ukrainy, ale Niemcy nie zgodzą się na ten podział terytorialny i będą dążyły do swojej ekspansji na wschód i do stworzenia
no Karaganów nie posługuje się tym pojęciem, ale w istocie o to chodzi, do stworzenia Mitteleuropy, czyli niemieckiego imperium na wschodzie. Dlatego też Karaganow podkreśla wagę tych buforów białoruskiego i ukraińskiego z jednej strony, a z drugiej strony podkreśla rosyjską gotowość, pełną gotowość do użycia, to się w Polsce tak ładnie nazywa, taktycznej broni nuklearnej, czyli broni nuklearnej o niewielkim potencjale typu Hiroshima, Nagasaki, po to, aby odpowiedzieć na próbę Zachodu, czy to jeszcze teraz na czele ze Stanami Zjednoczonymi, czy w przyszłości na czele z Niemcami, odpowiedzieć militarnie, atomowo na próbę Zachodu ekspansji na wschód i sięgnięcia po tereny, które miałyby się znajdować w rosyjskiej strefie wpływów. Co ciekawe, Karaganow tutaj mówi wprost o Niemczech jako celu ataku atomowego i tutaj pojawia się w tym momencie Polska. Otóż Karaganow, doradca ministra Ławrowa i były doradca Władimira Putina, mówi, że gdyby doszło do wojny pomiędzy Zachodem i Rosją i Polska zdecydowałaby się przepuścić przez swoje terytoria zachodnie wojska, czy to amerykańskie teraz, czy niemieckie, to w takiej sytuacji, jeśli Polska stanie się terenem wypadowym do wojny z Rosją i terenem, przez który będzie szło zaopatrzenie dla tych wojsk zachodnich, to w takiej sytuacji Polska powinna się również, podobnie jak Niemcy, stać celem prewencyjnego ataku nuklearnego. Tutaj Karaganow mówi, że chodzi o najpierw odstraszenie za pomocą pocisków nuklearnych małej mocy, nie to, żeby całą od razu Polskę przeprowadzić w ruinę nuklearną, ale mówi, no trzeba wtedy wybrać jakieś miasto i tu rzuca na przykład Poznań, mówi, daje prost przykład Poznania, także pozdrawiamy wszystkich poznaniaków nas oglądających, że w razie wojny Zachodu z Rosją jakieś miasto w Polsce, jeśli Polska przepuści przez swoje ziemie zachodnie armie, powinno zostać zaatakowane nuklearnie w postaci odstraszania. Teraz już trochę na zakończenie chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. Otóż Karaganow, jakby cała jego refleksja jest taka, twierdzi, iż Rosja nie została nigdy uznana przez państwa zachodnie jako równorzędny partner. Została uznana jako teren do pouczania, państwo, które się będzie pouczać, wykorzystywać, eksploatować ekonomicznie, czyli została potraktowana jako ziemię dla przyszłej neokolonii. I dlatego Rosja z tego prostego powodu nie może przyjąć takiej propozycji Zachodu, ponieważ nie przyjmie żadnej propozycji Zachodu, gdzie nie będzie partnerem, gdzie będzie uczniem, z którym łamie się wszystkie porozumienia, traktaty i dżentelmeńskie porozumienia. I Rosja nigdy nie zostanie przez Zachód uznana jako część Zachodu. Stąd też Rosja musiała zwrócić się w kierunku Azji, Chinom, Indiom, państwom BRICS-u, współtworzyć BRICS. I tak mówiąc szczerze, jak sobie to przeczytałem, się tak zastanawiałem. Czy my Polacy kiedyś się nad tym zastanawialiśmy, czy zostaliśmy uznani przez Zachód jako równoprawna część tego Zachodu? Czy przypadkiem nie jest tak, że staliśmy się po 1989 roku neokolonią ekonomiczną, gospodarczą, polityczną, kulturową, światopoglądową Zachodu, wykupili nas, kierują nami, a my równocześnie w naszej samoświadomości uważamy się za część tego Zachodu i za część centrum Zachodu. Czy my przypadkiem nie ulegliśmy pewnej iluzji, że staliśmy się Zachodem, podczas kiedy staliśmy się zachodnią neokolonią? Zostawiam Państwa z tym pytaniem, żebyście sami sobie na nie odpowiedzieli. Dlatego, że Rosjanie tutaj piórem Siergieja Karaganowa na to pytanie sobie odpowiedzieli, że taki status na Zachodzie Rosji jako państwa słowiańskiego nie interesuje. A Polska przecież też jest państwem słowiańskim.
Proszę Państwa, to by było na dzisiaj na tyle. Wszystkich Państwa zainteresowanych tekstami Siergieja Karaganowa zachęcam do ich samodzielnej lektury. Podaję w opisie filmu linki do tych tekstów. One są w języku rosyjskim, ale ponieważ są w internecie, no to można sobie je wziąć, nawet zrobić translate'a, prawda, przetłumaczyć na język polski, bez kłopotu przeczytać. Ja zresztą omówiłem te teksty w artykule dla tygodnika Najwyższy Czas i za jakiś czas je wrzucę i dam link w społecznościach, prawda, do tego tekstu. Chciałbym Państwa również prosić, jeśli Wam się podobał ten film, abyście mi postawili kawę. Włączyłem sobie teraz taką nową opcję i w pierwszym komentarzu dałem link do możliwości postawienia mi kawy. Proszę, będę wdzięczny. A równocześnie bardzo chętnie się wirtualnej kawki napiję. Chciałbym Państwa również zachęcić do wsparcia naszej fundacji za pomocą zrzutki, Patronite'a, czy też wpłat bezpośrednich na fundację, której numer jest w tej chwili podawany tutaj na dole i w opisie filmu z dopiskiem dotacji, darowizna na cele statutowe. No a przede wszystkim chciałbym Państwa również zachęcić do kupowania naszych książek, które tutaj są za mną, w naszym sklepie, dlatego że pamiętajcie Państwo, iż kupując nasze książki, również wspomagacie działalność naszej fundacji, Fundacji Provita Bona. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do widzenia.